Cześć wam. Mamy kwiecień, za chwilę maj, lato i będą wędrówki, więc trzeba przystosować się do tych wędrówek. I żeby zrobić upgrade sprzętu turystycznego, kupiłem coś. Przyszła paczka, zamówiłem ją 6 listopada. I przyszła w terminie. Tylko do tej pory jej nie otworzyłem. 5 miesięcy z hakiem. Więc nadszedł czas i zobaczymy, co jest w tej paczce, a potem pokażę wam, jakie mam plany i jak to wszystko zastosować. I tylko jedna mała rzecz, której brakuje mi w tym wszystkim. Kawy. Więc ja idę zrobić kawę, wy zróbcie kawę, siadamy i pijemy razem kawkę i przyjrzymy się i zastanowimy, co zrobić z tego, co jest w tej paczce. Do zobaczenia z kawą. Ja już mam kawkę. Mam nadzieję, że wy też macie kawkę. Jak nie kawkę, to herbatkę. Jak nie herbatkę, to soczek. Jak nie soczek, to co lubicie się napić. Bierzemy nóż i otwieramy paczkę. Ja tutaj się martwię, żeby coś nie przeciąć. Tymczasem jeszcze w środku jest druga folia bąbelkowa. To jest coś, czego nie zabiorę do lasu w tym stanie, w którym jest, bo bym połowę rzeczy pogubił. Taśma. Na te rzepy końcówki i sprzęt do montowania tego wszystkiego. Chowamy nasz nożyk i odpakowujemy resztę. A co zamówiłem w paczce? To jest na tym ekranie. Myk! Może to jest dopasowane rozmiarami. To jest do dziurkowania, żeby zrobić dziurkę w takiej taśmie. Jakieś kowadełko dwustronne. Powiem wam tak, teoretycznie wiem, co z tego zrobić i jak. Natomiast praktyka to jest zupełnie inna sprawa. A to jest grzane. Jeszcze raz nóż potrzebny. Zatrzaski. Mocowania do moli. Chyba. Albo skracanie. Mocowania chyba przyszły gdzie indziej. Większość rzeczy w czarnym kolorze, żeby nie było ich specjalnie widać. Bo takie srebrne błyszczące rzucają się w oczy mocno. Ale też zamówiłem. Mamy srebrne, mamy czarne, a to są takie trzykolorowe zestawy jeszcze do kompletu. Odsuniemy taśmę. I wszystko w różnych rozmiarach, tak żeby użyć, aby było właściwe. Ok. Wracam za chwilę, jak się zorientuję, o co biega. Co kupiłem, bo już trochę nie pamiętam. Powiem tak, chyba wiem, dlaczego nie wziąłem się za to przez 5 miesięcy, odkąd ta paczka przyszła, bo kompletnie nie wiem, co do czego i o co chodzi. Chyba jednak firma zrobiła pewną fajną sprawę i od razu mi dołożyła do każdego kompletu tak, jak trzeba, to co trzeba, żebym nie pomylił rozmiarów, ale teraz muszę iść i przejrzeć, jak to wszystko się ma do tego, co tutaj jest. Niektóre cyferki już sobie zaznaczyłem, a do reszty muszę dojść, bo to już jest wszystko dopasowane, a to jest jeden element. I nie chciałbym teraz, zanim rozczaję, o co chodzi, się tutaj pogubić.
Musiałem sobie wydrukować pomocnik, żeby wszystko spisać i zebrać co i jak. No i będę robił pierwsze nitowanie. Nitowanie są znacznie łatwiejsze niż napowanie, ponieważ wymagają tylko dwóch elementów, a nie czterech. Także zatrzaskami zajmiemy się potem, a teraz chcę sobie na karimatę zrobić uchwyt, żebym mógł ją przytroczyć do plecaka. Kilka puknięć. Wniosek pierwszy. Młotek musi być cięższy. I zobaczymy, jak się to sprawdza. Takie dwa elementy i można spokojnie przytroczyć do plecaka. Tak naprawdę to matę kupiłem, żeby pociąć ją na cztery, żeby każdy miał swój kawałek. Dwa mniejsze kawałki dla Oliwki i Amelki, dwa troszkę większe kawałki dla mnie i dla Agnieszki. Żeby można było sobie klapnąć. Mamy taki jeden mały kawałek. O, coś takiego. No i to się nadaje tylko i wyłącznie dla Oliwki czy Amelki, bo dla mnie jest to za małe. A to ma wymiary 3,29 cm na 38-39 w tych granicach. Także teraz jak sobie dziabnę tamtą 50 na 50, na 50, zrobię taki kwadracik 50 cm na 50 dla siebie i będzie pasowało. A teraz drugi kawałek. Przyniosłem większy młotek. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Trzy puknięcia i siedzi. Odmierzamy 55 cm. Trzeba naostrzyć nóż.
i pierwsza produkcja gotowa. A w przyszłości pokażę Wam, co jeszcze wymyśliłem i co jeszcze zrobię. Także zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco i napiszcie, co Wy robicie z takiej taśmy, czy macie pomysły, do czego Wam się przydała, bo może mnie czymś zainspirujecie. A na naszym kanale, tutaj z boku, jest odpakowanie tego noża i potem testy w lesie. Zapraszam. Do następnego odcinka. Hej!